Witam się z wami późnym wieczorkiem. Wróciłam do domu dzisiaj mega dobrze, fajnie spędziłam czas w pracy, potem byłam u Kasi, spędzałam czas z Kasią i z Justyną, też fajnie spędzałam wieczór. No i teraz wróciłam do domku, przebrałam się w takie luźne rzeczy też. Na mojej stronie na Facebooku piszę z Michałem. Michał, to oglądasz, to cię pozdrawiam. Fajne jest to, że jak nagrywam, tworzę tutaj na YouTubie, poznaję nowe osoby, nowych takich YouTuberów, mniejszych YouTuberów, z którymi potem mam kontakt, dają mi jakieś rady co do YouTuba, co do kanału. Także mega za to dziękuję. I też wpadajcie do Michała na kanał. Linka będziecie mieć w opisie. Mega fajna, sympatyczna osoba, także warto, żebyście wpadli też na jego kanał. Mega fajną, dobrą po prostu robotę robi. No i powiem wam, że dzisiaj był troszkę ciężki dzień w pracy, bo mieliśmy małą awarię, musieliśmy przerzucać towar z jednego miejsca na drugie miejsce. Tak czasami po prostu się zdarza, że macie jakąś awarię i no, osoby, które pracują na sklepach, to zrozumieją. Kto mnie tu ogląda, a pracuje na sklepach, że macie awarię czegoś i musicie towar przerzucić w inne miejsce, robić miejsce na ten towar, żeby on się wam nie zepsuł. No i czasami po prostu tak się zdarza. Też musicie patrzeć na to, jak przerzucacie ten towar, to też, czy są klienci na sklepie, też musicie klienta obsłużyć. Klient jest najważniejszy. Mi tak zawsze mówią, że klient jest najważniejszy, że zostawiamy to, co robimy i obsługujemy klienta. Klient nie może długo czekać na nas. No, ale da się, moi drodzy, da się wszystko pogodzić. Ja daję radę, ja go godzę, robię kilka rzeczy na raz i daję radę. Czasami też to odczuwam, że pracuję, tak jak na przykład dzisiaj wróciłam po całym dniu do domu i nogi to mnie po prostu tak bolą. Mam takie odciski już na nogach. No ale to, moi drodzy, po prostu przejdzie też. Czasami tak jest, że odczuwam ból pleców, bo no, mój organizm się dopiero przyzwyczajał do tego, że tyle godzin na nogach. Ale podołałam temu, biorąc pod uwagę, że przez ten czas, że pracuję, to miałam różne takie sytuacje zdrowotne, niefajne, to i tak podołałam temu. No. A też następna sprawa jest taka, że poszłam do pracy, nie siedziałam cały czas w domu. Wy też widzicie vlogi z tego, jak ja jadę do pracy, jak wracam z pracy, jaka po prostu jestem, też wam mówię, że pracuję. Jakbym nie chciała, to bym wam tego nie mówiła. Też wiem, że niektórzy w moim wieku, którzy się jeszcze uczą, w wakacje siedzą w domu, a ja nie siedzę w domu, poszłam do pracy.
No, po prostu nie chciałam marnować czasu siedząc w domu, bym nic nie robiła, bym się nudziła, a tak to robię coś dla siebie pożytecznego, bo po prostu sama się przekonuję, jak to jest tak naprawdę zapiedzierać w pracy.